Cześć, witajcie na kanale Brickart.pl. Dzisiaj porozmawiamy o przestrzeni powietrznej nad Brickfield, ale nie tylko, zajrzymy też pod miasto. Zapraszam Was do oglądania tego oto odcinka. Pamiętacie, jak jakiś czas temu stwierdziłem w jednym z odcinków, że planuję podwiesić kilka helikopterów, samolotów i tak dalej nad miastem. Wtedy jakoś jeszcze nie miałem na to żadnego planu, to były tylko takie jakieś dalekosiężne może plany. No a teraz doszło to wszystko do skutku dużo prędzej niż się spodziewałem, bo to wszystko stało się za sprawą tego, że jak widzicie, zmieniłem sobie roletę, a w zasadzie wstawiłem roletę w okno. Usunąłem tutaj zasłony, które były na takim czarnym karniszu, który w tym momencie jest przemalowany na kolor niebieski, ten sam, który jest na ścianie. Jak do tego doszło, czemu to się stało? Ja tego nie planowałem. Kiedy tutaj wprowadzałem się do tego legorumu jakieś 2 lata temu, no, nie za bardzo planowałem tutaj tą strefę okna, no i wstawiłem po prostu zasłony, które miałem w domu. Nie zastanawiałem się nad tym za bardzo. No, ale szczerze powiedziawszy, podczas każdego odcinka, każdych zdjęć, każdych ujęć niesamowicie mnie wkurzała ta zasłona. No, wyglądało to naprawdę kiepsko i burzyło tutaj to całą tą estetykę tego. No i teraz udało mi się kupić taką zasłonę w podobnym kolorze co ściany. Zrobiłem to tylko i wyłącznie dlatego, że przygotowuję się do tego, co się będzie działo pod miastem. No i jedną z tych rzeczy jest tutaj ta strefa wodna, ta plaża, a w zasadzie to, co pod nią się będzie znajdowało. No i udało mi się odsunąć ten stół, dlatego miałem trochę dostępu do tego okna. Wcześniej tego nie chciałem robić, no bo naprawdę ciężko mi się było tam dostać, musiałbym sporo rzeczy usuwać. No a tak udało mi się to jakoś zrobić. No i tak, zmieniając tą roletę, nie planowałem w zasadzie żadnych tutaj podwieszenia samolotów. Po prostu chciałem tylko w zasadzie usunąć te zasłony i wstawić tą roletę. No ale tak, dzięki temu, że to mi się udało zrobić, stały się dwie rzeczy, które mnie natchnęły. Przede wszystkim uzyskałem dodatkową ilość miejsca w mieście. To było naprawdę niespodziewane, w życiu bym o tym nie pomyślał. Jak widzicie, teraz jest tutaj parapet, jest tutaj dość sporo przestrzeni. No niestety nie jest to wystarczające miejsce na jakieś modulary, ale ja już mam mniej więcej plan na to, co tutaj się znajdzie. Tutaj będą schody na górę i pewnie jakieś skały znowuż, jakieś budynki na skałach, jakieś zabudowania, coś w tym stylu. Także to będzie kolejna jakaś moja przygoda. Znowu mi to da troszkę tutaj no jakieś możliwości w tym mieście, żeby tutaj znowu się coś działo, no bo ta strefa staje się coraz bardziej zurbanizowana tutaj w centrum, no i już nie za bardzo jest tutaj gdzie cokolwiek wcisnąć. No a druga rzecz jest taka, że ściągając te zasłony, popatrzałem sobie na tą rurkę, która tutaj wisi. No i ja chciałem ściągnąć, chciałem usunąć te haki. No, ale zacząłem myśleć, no i wymyśliłem, że jednak może uda mi się coś na tej rurce podwiesić. Zamiast tutaj spuszczać coś z sufitu i tak dalej, mając to wgłębienie tutaj w ścianie, na okno, pomyślałem, że może uda się tutaj zawiesić samolot. No, a reszta to już poszła w sumie sama, bo tak jak Wam wspomniałem, przemalowałem tą rurkę na niebiesko, żeby ona się tutaj ładnie wkomponowała. No i do tego podwiesiłem, jak widzicie, kolejny samolot w rogu. Podwiesiłem też tutaj helikopter nad plażą. To jest helikopter tutaj ze Straży Wybrzeża. No i do tego jeszcze, jak już zacząłem, no to nie mogłem skończyć. Zacząłem podwieszać dalej, no i podwiesiłem sobie 2 tutaj statki powietrzne pod lampą. No i
I teraz co dalej? Planuję jeszcze więcej oczywiście tych samolotów tutaj i różnego rodzaju innych statków powietrznych w mieście. Myślę nad tą ścianą tutaj, czy znowuż zrobić taką sobie rurkę jak po drugiej stronie, czy po prostu tylko jakieś haki wbić w ścianę i żeby to tutaj wyglądało jakoś ciekawiej. Tak samo na tej dużej ścianie, tutaj na wprost. Podobnie coś tutaj się będzie działo. No, a tak jak Wam powiedziałem, to wszystko jest pokłosiem tego, że zacząłem działać pod miastem. Przede wszystkim miałem tutaj stolik wcześniej, taki, nie wiem, czy mogliście to pewnie zauważyć, a podmieniłem to na szafkę z Ikei. No i to wszystko zadziało się dlatego, że zaczynam pracę nad metrem, o którym wspomniałem Wam już dawno, dawno temu. To już się zaczyna dziać i jak widzicie tutaj jest sporo, sporo już torów położonych, są tutaj już jakieś deski. Tak to będzie wszystko mniej więcej wyglądać. Jeszcze to wszystko jest w fazie tutaj tworzenia. To oczywiście będzie wszystko przemalowane na czarno. No i mogę Wam pokazać, że jest już nawet stacja tutaj metra w miejscu, gdzie ona powinna być, pod tym tutaj centrum przesiadkowym. Także naprawdę sporo się tutaj zaczęło dziać. Niestety nie mam wystarczającej ilości torów, żeby to jeszcze wszystko zrobić dookoła miasta. No i jeszcze muszę sporo tych płyt tam zainstalować w dalszej części miasta pod ścianą, ale to się wszystko tworzy i to jest wszystko temat na następne odcinki. Później będzie tutaj strefa podwodna pod tą plażą. Jak możecie zauważyć, ja już sobie tutaj zostawiłem trochę miejsca, no i to wszystko tutaj się będzie jakoś zazębiać, mam nadzieję. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale jak na razie ja muszę przyznać, że efekty mnie zadowalają, wygląda to coraz lepiej. No, a tutaj z tymi samolotami, z tymi helikopterami było w zasadzie może 5 minut roboty, a też według mnie chyba zmienia to tutaj naprawdę niesamowicie całe miasto, nadaje tutaj sporo dynamiki. No i tak jak powiedziałem, chciałbym jeszcze tutaj więcej jakiś tutaj helikopter samolotów podwiesić. Nie chcę, żeby to wyglądało zbyt komicznie, żeby tutaj nie było zbyt pełno, zbyt tłoczno na tym niebie, no ale jakoś tutaj muszę sobie z tym poradzić. Napiszcie w komentarzach, co myślicie, co byście tutaj dodali. No jeszcze, czy coś jeszcze podwiesić. Ja mam już kilka pomysłów, wiem, co jeszcze tutaj w mieście będzie. No i mam nadzieję, że za niedługo zobaczymy się już w metrze w zasadzie pod miastem, że będę Wam mógł pokazać, co tutaj się dzieje pod tymi zabudowaniami. Na dzisiaj to wszystko. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podoba odcinek. Skomentujcie i podpowiedzcie mi jeszcze, co byście tutaj dodali. Na dzisiaj to wszystko. Cześć!